a weed grown tall in Divinity Churchyard. Cut it down. Sending drones in now, sir. You won't get away this time. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Batman Arkham Knight i zaczynamy grubo tutaj początek odcinka, ponieważ jak pamiętacie w poprzednim odcinku na samym końcu zaatakowało mnie, jak widzicie, praktycznie 40 jednostek, które oczywiście trzeba rozwalić. Ale damy radę spokojnie. Nie takie rzeczy się tutaj robiło w tej grze. Szczególnie poza YouTube'em. Tam naprawdę czasami było ostro, jeśli chodzi o walkę z przeciwnikami. Dlatego też zaopatrzyłem się w międzyczasie, widzicie, w spory pancerz. Te małe główienka latające są najgorsze. Ale też dosyć łatwe. To jest skubańce jedne. Dobra. Na szczęście to jest fajne, że po walce nasze zdrowie się regeneruje całkowicie. O tak to by było przerąbane. Jeszcze wieżyczkę dali mi tutaj, no. Co za... Dobra. Kurde, już się fajczy cały. Ale tu mnie chyba nie dopadną. Jeszcze 12 jednostek. Dobra. Scarecrow, Divinity's assault's taking heavy losses. Don't fret. This tree won't make any difference. Ivy isn't strong enough to purify Gotham. No one is. Jeszcze tylko 5. Dobra, tutaj widzę, jedzie kolejne. Niech oni sobie przyjadą, te przyjezdne, niech do mnie tutaj dołączą. Zbliżą się. A potem te wieżyczki rozwalę. A, jeszcze 3, więc dobra. Okej, czyli została mi na dobrą sprawę tylko wieżyczka i to będzie tyle. Ale też naprawdę jestem strasznie obity już. Jeszcze tutaj ten został, serio? Okej. Aha, czyli to był... Dobra. To było tylko, zaliczali to jako czołgi, a tutaj jeszcze dodatkowo tą tutaj wieżyczkę trzeba pokonać. Okej, to wszystko, jak widzicie. 5 minut mi to jakieś zajęło. No dobra, mamy zaproszenie, więc głupio by było nie skorzystać z okazji. Jak będziemy mieli zdrowie tutaj, nasz pancerz zregenerowany, to będzie spoko.
Alfred, raise the bridges. He's not getting off Bleak Island. Are you sure, sir? Get the Batwing to scan the cloudburst. Find a weakness. I'll take out the Cobra tanks on guard. Sir, you're entrapping yourself with an enemy that has you severely outgunned. No, I'm trapping him. Dobra, pewny siebie. Już tutaj na sam początek, kurde, widzę ostro. Dobra, zobaczcie, mamy tutaj 7 jednostek kobry i dodatkowo mamy tego całego rozpylacza, z którym będzie pewnie cholernie ciężko. No nic, trzeba pomału jakoś się tutaj załatwić. Te cholera jadą już tutaj za mną. Kurde no. Spadamy stąd. Zobaczcie to, jak się kończy przygoda z dwiema kobrami. Ale tak troszeczkę głupio też gra nas wrzuciła od razu w takie epicentrum, jakby nie patrzeć na to. Czekajcie, wjedźmy sobie może tutaj. Mogę tu wyjechać z drugiej strony jakoś? Dobierzmy im się do tyłka tutaj. Dobra. Tu powiem, jest fajna nawet kryjówka, co nie? Zwróćcie uwagę. Tutaj wjedziemy. Dobra, czekajcie, wjedziemy na górę, bo widzę, że tutaj... Aj! Jedna się obróciła tyłem, ale druga już nie za bardzo. Cobra drone offline. You're not drawing me out, Batman. Look around, Batman. Look at all the good you've done. Dobra, kolejna załatwiona. Diverting two cobras now. Czekaj, teraz się schowam tutaj. Żeby mnie nie przeskanowała. Będzie lipa. Tutaj nie wjadą na bank. Nie ma szans na to. Ale już mnie przyuważyli, nie? No jeden z widzów właśnie pisał, że grał na normalu i tutaj miał problemy. I to bardzo duże miał problemy z właśnie tą misją. I już widzę, że schody są, ale na razie cały czas gram na normalu, więc... Nie jest źle. Dobra, ten strzał, tutaj chcę go zmylić, bo ja mam właśnie ten ulepszenie, które zmyla kobrę. Może to coś zadziała. Dalej. Dobra, kolejna rozwalona. Your escort is almost gone, Knight. Protect the cloudburst. Withdraw. Wow! Yeah! Ja myślę, jeszcze mówiłem, tutaj na pewno nie wjedzie. To dojechała. Gdzie ja w ogóle wyjadę? Ja pierdziule, jest tutaj, patrzcie to. Ale chyba się zawiesiła. Jedzie tu, skubana no. Wszyscy tutaj w ogóle wjechali, co nie? Zwróćcie uwagę, dobra. To może tutaj zrobimy im jakąś zasadzkę. Nie, chyba tylko jedna jedzie.
Uwaga. Co ona kombinuje? Aha, wjeżdża z powrotem, dobra. To ja ją tutaj podjadę od tyłu. Dobra. Drone offline. Sending a Cobra to support. What do you think you're doing? Tak, a reszta jest po drugiej stronie, więc okej. Wow! No dzięki wielkie! Skubańcu, nawet ci nie zauważyłem! Ja pierdziule! Jadę, nie patrzyłem w ogóle na mapkę! Jedzie tutaj, dobra, to ja ją podjadę tam od drugiej strony. Jeszcze dwie kobry zostały. Więc... to będzie chyba fajna nawet i pułapka. Okej. Both are too well armored for a direct assault. How's the cloudburst operating? Its power source is internal, but the device has been modified with a coolant system to avoid overheating. That's the weak point. A rupture will set off a chain reaction, destroy the cloudburst, and could take out the tank as well. I'm reconfiguring your scanner to locate the vehicle's coolant lines. Good luck, sir. No to dopiero się schody zaczną. Ja pierdziule. Czekajcie, może go jakoś z góry będę mógł przeskanować. On teraz jest na dole, co nie? The coolant lines run close to the surface of the tank. I should be able to rupture them with a shell from the 60 mil cannon. But one strike won't be enough and I can't stay near that gun. Attack and fall back is my only... Dobra, spadamy. Wow. O, ty, zawiesiłem się. Spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, jedziemy stąd, spadamy. On ma, jak widzieliście, trzy takie, jakby to powiedzieć, martwe punkty. He's trying to overheat the cloudburst. Leave now. Ale jestem... You will have your chance to kill him. I'm not waiting anymore. Wydaje mi się, że jestem w bardzo fajnej miejscówce, bo ciężko będzie mu stąd wyjechać. Jeszcze trzy miejsca, czyli on ma cztery takie martwe punkty, tak? Dobrze myślę? No dalej, 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 dalej. Ale on jest szybki, ja pierdziule! Słuchajcie to! Taki kolos! Tak zapierdziela! To jest oszukaństwo! Ja sobie tu wjadę, żeby on mnie tutaj nie widział. Ale to ja się nie dziwię, czemu to jest trudno, to jest oszukaństwo. Jeszcze dwa te. Aj. Trzeba uważać. Czy on się obraca? Wow, kurde, ale strzeliłem niepotrzebnie teraz. Ma dwa takie, wiecie, słabe punkty, widzicie? Z przodu, tutaj na górze, w górnym prawym rogu. Ale to jest fajny motyw, jak on jest na dole, a ja jestem na górze, to zdążę mu jeszcze spierdzielić. To jest mega sprawa. Więc tutaj mi się troszeczkę przyfuksiło. Dalej. Nie uda mi się to. Dobra, czekajcie. Zróbmy tak. On teraz się... Dobra, spadamy stąd.
I znowu tutaj podjedziemy w to miejsce. To jest sporo takich kryjówek, które myślę, że warto sobie tutaj ogarnąć wcześniej. Na szczęście, jak widzicie, wow, on tu gdzieś jest, czekajcie. Ło ty skurczy byku jeden. Spadamy stąd. Powiem wam, że ciężko się skupić na mapce jednocześnie na ogarnianiu terenu, gdzie tutaj się jest. Ale i tak miejscowa jest niezła moim zdaniem. Jacie! Nie ma porównania do czegokolwiek. To jest szybkie, to jest niesamowicie mocne. Gdybym nie miał tych ulepszeń, które sobie kupiłem wcześniej, to bym był w dupie dosłownie. Jemu trzeba chyba w ogóle... Kurde. Trzeba mu ogólnie chyba wyjechać z takiego pola zasięgu. No nie wiem, ciężko mi go opracować. Nie wiem, jaką ma tutaj strategię, ale na to wygląda. Zdecydowanie największym jego minusem jest to, że obraca się naokoło i ten cały obrót zajmuje mu bardzo długo z tego co widzę. Zobaczcie, też mamy... Na szczęście też mamy skan tego, nie? Jak on się obraca. I wtedy trzeba go... rozdupczyć po prostu. A też ten bat... Mobil mi się często wiesza, wiecie? Czekajcie, jak on tutaj teraz... Ale trafiłem w niego, kurde, jeszcze się... Naprawdę, Batmobil tak się wiesza w niektórych miejscach, spadł was stąd. Jeszcze mi się coś tutaj zlagowało przed chwilą, ale dobra, jedziemy dalej. Znikamy mu w ogóle z pola tutaj zasięgu. Bo to chyba jest tutaj wymagane. On jest teraz nad nami gdzieś. Problemem jest to, że musimy trafić w jego bodajże przód albo tył. Niestety sporo tutaj ryzykujemy. Tak, on teraz będzie skanował. Dalej, 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 dalej. Dobra, mamy go. Explosion disabled the main cannon. Now I can get close and concentrate fire on the cloudburst. You won't win ever. Dobra, ciśniemy w niego. Jeszcze troszkę, kurde, zostało, dajesz! Skubańcy, jeszcze taki mocny nie jesteś, ale coś czuję, że tu będzie... Co się stało? Dobra, jestem tutaj ponownie. Kurde, wleciałem do wody, na szczęście tutaj gra. Dobra. Ale to było masakra. Uff. Ale na szczęście za pierwszym razem, na normalu. Bez cięcia, bez niczego. Ale tu się działo, masakra. Więc co, dorwaliśmy go, czy się znowu nam tutaj wymknie? Na szczęście jak wlecimy do wody, to gra nas respi z powrotem w to samo miejsce, gdzie przed chwilą byliśmy. Więc tutaj mi się udało, bo normalnie gdybym gra mi tego nie zaliczyła, to już bym leżał. O, czekajcie, muszę go... Odłożyłem sobie padą, myślę, że będzie cutscenka. Aj. Czyli nic z tego.
Sir, the Arkham Knight. Did you subdue him? He's gone. You, don't sound entirely sure, sir. Ivy, I've destroyed the cloudburst. Purify the remaining toxin as fast as you can. Ivy. I fear you may be too late, sir. Scans reveal the toxin is overwhelming Ivy's plants. I'm heading to her now. No dobra, wypadałoby troszkę podsumować to wszystko. Właśnie cały odcinek to nieustanna walka. Nieustanna walka, zaczęliśmy walkę, bo poprzedni odcinek zakończyłem w takim dziwnym momencie. Mam nadzieję, że teraz będę mógł tutaj... Będę mógł, dobra. Tam na to miejsce dotrzeć sobie. Zaczęliśmy walką. Potem, kurde, te kobry. Było ich sporo, przez to naprawdę troszkę to jest problematyczne. Bo to może się ogląda i mówi, a banalne to jest. Ale jeśli gra na normalu, to naprawdę czasami to może tutaj sprawić problem. I powiem wam od razu teraz, że gdybym sobie nie ulepszył, obserwując co się działo ogólnie dzisiaj, nie? Gdybym sobie nie ulepszył mojego Batmobila pancerza, to by była lipa straszna, nic bym nie zrobił praktycznie. To bym zabity. Na szczęście gra jest o tyle dobrze stworzona, że jak wpadnę do wody, to nieraz widzieliście, to nas respi z powrotem obok, bo gdyby nie to, to byłoby po mnie już praktycznie w końcówce. Też z ledwością tam udało mi się wyjść z życiem, trafić go. No ale miał armatki, miał też tutaj, no był osłabiony, bo gdyby był w pełni sił, to taka bezpośrednia walka nie byłaby z nim na pewno łatwa. Sami widzieliście, on naprawdę był szybki. I troszeczkę gra była oszukiwała, czułem się taki oszukany, że ja mam taki mały Batmobil napakowany technologią i byłem wolniejszy prawie od niego, albo taki sam. No tak więc... cieszę się, że się udało, tym bardziej, że właśnie jeden z widzów mówił, że musiał sobie zmienić poziom trudności, bo było ciężko, ale udało się, fajnie. Jestem ciekawy, jaka by była w ogóle masakra na najtrudniejszym poziomie trudności, bo jak wiecie, są trzy poziomy. No i co, chyba na tym sobie dzisiejszy odcinek skończymy, ponieważ ten pierwszy był chyba 35-minutowy, którego dzisiaj dostaliście. Ten widzę ma 20, około 5 minut, więc sobie na tym zakończymy, a kolejną misję właśnie rozpoczniemy już od tego miejsca. Tak więc troszeczkę w spokojniejszym miejscu zakończyłem ten odcinek i będzie już potem lżej w kolejnym odcinku. Ja tylko chciałem sobie jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Ile aktualnie mam procent? 79, czyli a tak naprawdę jeszcze sporo przed nami, bo dwa odcinki wykonywałem dwie misje główne, a tylko 9% wpadło, więc jeszcze myślę, że spokojnie około 5-6 odcinków wpadnie z misji głównej. No mamy jeszcze inne misje, które na chwilę obecną są zablokowane. Mam nadzieję, że tego cholerstwa się kurczę, wiecie co, pozbędę tutaj. Bo no, przez to nie mogę wykonywać żadnych misji pobocznych, zobaczcie, to jest wszędzie. I boję się tylko, że po prostu w chwili obecnej to może być, to gówno całe tutaj może być rozsypane do samego końca, tutaj aż nie kończę wątku fabularnego. Nie chciałbym, więc jeśli ktoś z was ukończył grę, to nie spoilerujcie, ale dajcie znać, czy tego będę mógł się pozbyć i jeszcze sobie wykonywać misje poboczne, bo wiem, że chciałbym te misje wykonać jeszcze przed zakończeniem wątku fabularnego, więc dobra, już więcej nic nie gadam. To by było tyle, jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć jutro kolejne dwa odcinki z Batmana, piszcie w komentarzach, lajkujcie, jak najwięcej łapek w górę. Będzie to tym bardziej się będę cieszył i na pewno nagram kolejne dwa odcinki wam na jutro. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!